porozmawiamy troszkę o brazylijskim jiu-jitsu z najlepszym chyba fachowcem w Polsce, Kamil Profesor Umiński. Witaj, Kamil. No nie jestem najlepszym fachowcem w Polsce. Można powiedzieć, że jednym z lepszych, bo ja nie chciałbym się tytułować, że najlepszy, bo jest tak naprawdę kilku bardzo dobrych zawodników, bardzo dobrych trenerów, więc oddajmy hołd wszystkim. No to jakbyś tak miał wymienić jeszcze kilku, których szanujesz ty? W sensie najlepszych... No, których uważasz, że naprawdę zrobili wiele dla tego sportu. Piotr Bagiński, Mariusz Linke, no oczywiście Adam Wardziński, najbardziej utytułowany polski zawodnik, jak na ten moment, Zbigniew Tyszka, no oczywiście mój trener Radosław Turek, Sebastian Słowek, Przemysław Gnat, jest naprawdę dużo tych, wiesz, to nie są nazwiska, które powiedzmy są znane tak szerszej publiczności. Natomiast całe środowisko brazylijskiego jiu-jitsu bardzo dobrze ich zna i wiesz, znaczy Piotra Bagińskiego przykładowo, no to znają raczej wszyscy, bo to jest tam, raczej tak. Raczej też weteran KSW, osoba dosyć znana, jeśli chodzi tam o szczecińskie. Szczecinie trochę go tam kojarzą pewnie, szczecińskie sporty walki, to w ogóle tam nie ma, niemalże miano legendy ma. Wiesz, no tak samo mój trener Radek Turek, tak, trzykrotny zdobywca Mistrzostwa Europy ADCC też, wiesz, no to są wszystko. Adam Wardziński to w ogóle klasa sama w sobie. Ostatnio Mistrzostwo Świata nogi w czarnych pasach. Uważam, że to jest najlepszy i fenomenalny wynik, jeśli chodzi o polskie jiu-jitsu, więc jest trochę tych ludzi, wiesz, i jako Polska w tym jiu-jitsu stoimy naprawdę bardzo przyzwoicie. No właśnie miałem o to zapytać, troszkę mnie uprzedziłeś, jak ty postrzegasz nas właśnie Polaków na całym świecie, jak tak zebrać, to jesteśmy wysoko? Jeżdżę trochę tu i tam, bywałem w różnych miejscach, bywałem, trenowałem w kolebce właśnie brazylijskiego jiu-jitsu, czyli w São Paulo. We Włoszech. W São Paulo. No. We Włoszech powiem ci, że nie trenowałem, ale mam zamiar jechać, znaczy mam zaproszenie, żeby szkolić Włochów, więc wiesz, na seminaria mam do Włoch zaproszenie, więc będę, ocenię. We Włoszech tylko, jak do tej pory się tylko biłem. I tak się zdarzyło, że akurat we Włoszech zawsze wygrywałem, więc ten kraj mi leży. Chociaż nie, raz przegrałem. Zająłem drugie miejsce. A ja sobie przypomniałem UFC w Glasgow. To Daniel Omielańczuk chyba się tam bił. Tak, Daniel. Daniel, no. Pamiętam, żeśmy w klubie w Gracie Barra, i tam cię poznali i od razu seminarium żeś trzasnął. To też bardzo fajne było, że ludzie cię mocno kojarzą. Ale słuchaj, bo to jest tak, że ja nie jestem tylko znany, ja jestem też lubiany. Rozumiesz? Znany i lubiany dobrze. Czyli recenzenci dobrze cię recenzują. Oczywiście. No nie, na recenzentów nie licz, bo... Rozumiem, mają swoje tak, jednak. Nie, tu ja bym tu w to nie wchodził, bo... Ale Kamil, reasumując, ludzie cię znają, lubią i właśnie no sam byłem świadkiem. Pojawiłeś się i od razu chcieli seminarium i zostałeś po godzinach, że tak powiem i wszyscy byli zadowoleni. Tak, i pokazywałeś różne fajne rzeczy. Teraz też, wiesz, miałem dosyć intensywny weekend, bo byłem tak naprawdę w sobotę robiłem seminarium w Białymstoku. Z Białegostoku od razu przejeżdżałem do Krakowa. W Krakowie właśnie wczoraj robiłem seminarium i wydaje mi się, że też wszyscy byli zadowoleni, więc... No w sumie niedaleko z Białegostoku do Krakowa. No zupełnie, to jest taki rzut beretem, że... Ale wiesz co, idealnie naprawdę tutaj jak zawsze byłem sceptycznie nastawiony do firmy spółki państwowej PKP, to tutaj naprawdę pociągi były skomunikowane idealnie. Słuchaj, przemieściłem się, to jest naprawdę hektar z Białegostoku do Krakowa, a przemieściłem się w niecałe 5 godzin idealnie. Nie żartuj. 5 godzin, niecałe, z 4,5 jakoś tak. No to ci powiem, że szacun. No szacun, naprawdę, szacun, że to się skomunikowało. No już dzisiaj niestety PKP... Pociąg miał 1,5 godziny opóźnienia. No już się to wyrównało to moje zdanie, ale jest ostatnia to duża impreza to Mistrzostwa Europy w Lizbonie? Tak, no dla mnie powiedzmy, że no nie bardzo szczęśliwa, no bo ja niestety odpadłem w pierwszej walce, przegrałem z Brazylijczykiem. Przegrałem. Ale nie mam jakiejś takiego, wiesz, takiej goryczy, ogromnej porażki. Przegrałem przede wszystkim przez strategię jakąś. No facet dobrze mnie skontrolował, wygrał punktem przewagi.
wyszedł po prostu, nie wyszedł po to, żeby się bić w tej walce, tylko żeby wygrać. Zrobił to niemalże perfekcyjnie, skontrolował, zrobił to, co miał zrobić i okej, no przegrałem. Pożegnałem się z turniejem w pierwszej walce, ale wiesz, no miałem kilku zawodników też. Spędziłem wspaniałe 7 dni w Lizbonie, w hali sportowej, pięknej hali sportowej, dusznej. I że tak powiem, no zmęczony trochę byłem tymi zawodami. Ja tak naprawdę swój start miałem ostatniego dnia, ale generalnie no co, no, część zawodników wróciło starczą, część na tarczy. Tak to było. Ale generalnie fajnie, cieszę się bardzo, że jako w ogóle jako polscy reprezentanci w trakcie turnieju no było tak naprawdę bardzo różnie, ale tego ostatniego dnia wśród tych powiedzmy walczących czarnych pasów, czyli tej najwyższej rangi, naprawdę udało nam się zdobyć Polakom dużo medali. I jestem naprawdę fajnie się czułem, tak? Adam Wardziński z super strony się pokazał, zajął co prawda drugie miejsce, przegrał z powiedzmy można powiedzieć z ikoną światowego brazylijskiego jiu-jitsu Kinanem Corneliusem. Tak naprawdę blisko dosyć, tam przewagą punktową niewielką. Wiesz, bardzo fajnie się pokazał Krzysztof Łukaszewicz i z warszawskiego Dragon's Den. Naprawdę fajne tam, wiele więcej. Radziu Sęger z Poznania. No, naprawdę chłopaki zrobili fajną robotę. Fajnie się pokazaliśmy po prostu w tej powiedzmy najwyższej pule w tą niedzielę i miło mi było, nie? Miło. Mhm. To wracamy teraz do Polski i tutaj pojawił się rok temu taki klub Alligatores. Mija rok w styczniu. I mija rok i... Trzeba wypić jeba, tak? Jeb, tak, jeb. No. Bo generalnie wkrótce do Alligatores. I słuchaj, jak podsumujesz ten rok? Bardzo dobrze. Ciężki rok? Bardzo ciężki. Znaczy ciężki. Mam tą niesamowite szczęście i ogromną przyjemność, że mam wspaniałych, cierpliwych wspólników, tak? Bo to oczywiście klub to nie jestem tylko ja, to jest jeszcze dwóch moich wspólników i wiesz, no i mamy po prostu gdzieś tam tą swoją robotę podzieloną. No ja bym osobiście czegoś takiego przedsięwzięcia sam nigdy nie uniósł. Mhm. Wiesz, to tak naprawdę klub sportowy tej powierzchni, w tej lokalizacji, to jest ogromne wyzwanie, przede wszystkim biznesowe. A jaka powierzchnia, weź przypomnij, ile tam macie metrów? No, z 1300 gdzieś. I wiesz, no planujemy powiększyć, ale to wiesz, no stopniowo, bo wiesz, centrum Warszawy, środek Europy, samo centrum Europy, no zobacz, gdzie my jesteśmy. Tu wysiądziesz w samym centrum. Słuchaj. Wiadomo, że najważniejsze programy sportowe są kręcone w centrum Europy, tak? Zgadza się. I w centrum Warszawy. Tak jest. Najlepsze kluby są... W centrum Europy i w centrum Warszawy. Obok, tak? Tak. Czynsze są niemałe. W centrum Warszawy są zarówno... Wiem, mamy tu studio i wiem. No, tak samo ja mam tam ten program. Program masz ty, to prawda, ale już powoli chyba ci chcę przejmować. No, i dlatego. Ale jest dobrze. No. Ale nie, no i wiesz, no jest duży czynsz, duże koszty, ale wiesz, to jest okej. Jest okej, naprawdę. Mam od groma wspaniałych ludzi. Udało mi się, wiesz, tak jakby nawiązać współpracę, wciągnąć do jakiejś komitywy mojego trenera, który tak naprawdę mnie wychował, Radka Turka. Tworzymy teraz razem coś tam wspólnie. Wiesz, no mam super trenerów od Muay Thai, właśnie Rafała Korczaka i Dawida Nowaka, którzy też robią super robotę. Dużo ludzi przychodzi do nich i wiesz, i zarówno przychodzą goście, którzy chcą, wiesz, trenować gdzieś tam jakoś wyczynowo i amatorsko. Amatorzy się super właśnie u nas odnajdują, naprawdę ogromne ilości, więc klub się rozwija super. Mogę powiedzieć nieskromnie, że pęka w szwach. Dlatego, no i dlatego nawet filia się chyba utworzyła. Tak, no i właśnie dzisiaj otworzyliśmy filię. No właśnie. Bardzo, że tak powiem... Kolejne dzieciątko, bo to mały klubik. Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby
gdzieś tam zarażać, introdukować te, powiedzmy, rynki takie, znaczy rynki, ciężko powiedzieć, wiesz, tak, gdzie to, że no ludzie nie wszystkim ludziom się chce dojeżdżać, na przykład do centrum. Mhm. Chciałbym, wiesz, no mamy w planach tak naprawdę w tej chwili kilka, nie wiem na ile tam się uda rozwinąć do końca roku, ale chodzi też o to, żeby po prostu tworzyć jakieś takie te grupy amatorskie, powiedzmy początkujące, grupy dla młodzieży, gdzieś tam na tych mniejszych dzielnicach Warszawy, gdzieś tam z boku, po to, żeby ludzie, wiesz, żeby ludzi zarażać sportem. Tak jak kiedyś tam, jak otwierałem klub i mówiłem ci o tym, że moją ideą jest to, żeby po prostu ludzie, fajnie, że chcą przychodzić, że trenować, ale ja chcę być kojarzony z tym, że do mnie się przychodzi po to, żeby potrenować, żeby się czegoś nauczyć, żeby po prostu moją jakością niech będą po prostu umiejętności ludzi, którzy u mnie trenują. Ja tego bym chciał, do tego dążę. No widzisz, pięknie to powiedziałeś. To też jest fajne, że otwieracie tą filię, bo tak jak wspomniałeś... Dzisiaj otworzyliśmy. Dzisiaj otworzyliśmy. Tak. To jest ten dzień, Mariusz, ten dzień. Widzisz, to fajnie się złożyło. Przypomnij, gdzie jest? We Włochach, tak, to są Włochy, takie bliskie Włochy tak naprawdę, wiesz, bo to z centrum, nawet komunikacją miejską się przemieścić, to jest chyba 15 minut, bo to jest ulica Gładka, Osir, na Osirze, tak naprawdę ktoś może sobie wyjść z treningu, skoczyć na basenik, jest kręgielnia, barek, wszystko jest, wiesz, wszystko jest na miejscu, pod ręką, czyli można się dobrze... full wypas aligatore. A jak, no. Słuchaj, ale to też jest fajne, no bo chcą się inni utożsamiać z marką Aligatores, no. To, ty to stworzyłeś, stworzyliście to ze wspólnikami, jest ten logotyp i to, że ktoś chce pod tym szyldem działać, to musi być przyjemne. No, wiesz co, jest okej, okay. Wiesz, mam tak naprawdę gdzieś tam jakiś feedback, w ogóle z Polski dużo ludzi się zgłasza, którzy chcą współpracować. I pracujemy nad tym. Jeśli chodzi na przykład o jiu-jitsu, to tak, będziemy pracowali już tak naprawdę wraz z moim trenerem Radkiem Turkiem. Już tworzymy, tak naprawdę jesteśmy na etapie, znaczy mój trener to oczywiście ma to wszystko od wielu lat gotowe, ale teraz chcielibyśmy to w jakiś sposób skrystalizować. Są tak naprawdę, zgłaszają się ludzie, którzy chcieliby z nami współpracować. My im będziemy dawali tak naprawdę gotowy program szkoleniowy na takiej zasadzie, że właściciel, czy trener, czy w danym klubie nie będzie się musiał zastanawiać, a co dzisiaj pokażę, tylko będzie miał cały plan treningowy rozpisany po prostu na, nie wiem, na w zasadzie na grupy, tak? Masz program, będzie powiedzmy 18-miesięczny dla grupy początkującej, z podziałem tam na 11 tygodni, stopniowo, levelami, będziesz miał grupę średnio zaawansowaną i to będzie program na kolejne, tam nie pamiętam, chyba 18 miesięcy, więc jest naprawdę, no, mamy jakiś tam pomysł, jesteśmy na etapie gdzieś tam krystalizowania tego, a myślę, że to będzie po prostu fajne i ludzie, którzy będą z nami współpracować, nie mam wątpliwości, że będą bardzo zadowoleni. Też tak jak przyglądałem się twojej pracy i generalnie temu, co się dzieje w klubie, no to jest duża ilość seminariów. Tak, no u nas, wiesz co, ja zawsze lubiłem uczestniczyć sam w seminariach szkoleniowych, bo starałem się po prostu wynosić z tego jakąś wiedzę. Zawsze jest tak, że ja uczestnicząc w seminarium chciałbym, nie wiem, no z dwa jakieś detale zaadoptować do swojej gry. I dlatego, wiesz, no teraz jak mam tą możliwość, że rzeczywiście mam swój klub, to po prostu staram się jak najczęściej organizować, no bo ja po prostu mam chęć jakiegoś rozwoju cały czas. Przekazania, tak? Generalnie też i nauki innym. Tak, oczywiście, bo wiesz, no wiadomo, że jeśli moi uczniowie będą mieli tam dostęp do tych rzeczy, to wiadomo, że oni będą się rozwijać, tak? Ja tak naprawdę dla mnie rozwój ludzi, którzy trenują w mojej akademii, to jest mój priorytet. To jest, tak jak mówię, no nie mam wątpliwości, po co ja ten klub założyłem. Ja chcę zarażać pasją do sportu i tak naprawdę to jest dla mnie najważniejsze. Wiesz, no jak jeśli będzie tak, że ludzie będą chcieli uczestniczyć, odnajdą w tym swoją jakość,
to ja też będę zadowolony, no bo będzie, wiesz, wiadomo, że ci ludzie będą wykupować karnety. No tak, i będzie się wszystko zgadzało. Ja będę miał, także będzie jeb. Rafał wycisnął duże piętno, widzę, po swoją wizytą. Słuchaj, no każde spotkanie z Rafałem powoduje odcisk tego piętna na całe życie. Tak, to się z tobą tutaj zgodzę. No a teraz przejdźmy może do twojego spotkania z Japończykiem, złotym medalistą z Igrzysk Olimpijskich 2008 rok. Satoshi Ishii. Będziecie mieli walkę w brazylijskim jiu-jitsu, tak? No nie do końca będzie to brazylijskie jiu-jitsu. Będziemy mieli konkretnie walkę w submission fighting. To jest tam formuła submission only, czyli że generalnie nie ma systemu punktowego, tylko powiedzmy w uproszczeniu takim, kto kogo podda. Gdzieś tam no, walka ma trwać 15 minut. Jeszcze nie jest sprecyzowane, czy będzie to 15 minut ciągiem, czy będą to 3 rundy po 5 minut. A jak ty byś wolał? Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, naprawdę na ten moment nie wiem, bo jestem gdzieś tam, powiedzmy, na jakimś tam intensyfikowaniu teraz w tym momencie swojego treningu. No nie jestem w jakimś tam mocnym ciągu treningowym. Też do tego wyjazdu. Jeszcze trochę czasu zostało w sumie. No tak naprawdę to niewiele czasu zostało. No to już w zasadzie sam BPS, no to wiesz, no 2 miesiące. To wiesz, to jest tak naprawdę 6 tygodni treningu plus tam nie wiem, no 2 tygodnie powiedzmy mniej więcej jakiegoś takiego wyciszenia, więc to wcale nie jest dużo czasu. No słuchaj, dla mnie walka marzenie, nie? Ja, to jest ogromne marzenie i niewątpliwie wielki zaszczyt stanąć naprzeciwko Ishiego, no bo to jest tak naprawdę jeden z bożyszczów sportu dla mnie, no mistrz olimpijski w judo, w wadze ciężkiej. No niesamowita postać, wiesz, w Japonii wielka gwiazda. Nie wahałem się nawet, powiem szczerze, 3 sekund. Nie? Właśnie, przepraszam, jak do tego doszło w ogóle? Zadzwonił do mnie właśnie jeden z współorganizatorów gali, bo to jest w ogóle nowy projekt tam, który w ogóle... Bo to w Irlandii. W Irlandii, tak. Gala odbędzie się w Irlandii, w Dublinie. I w ogóle, bo w ogóle UK czy sama Irlandia też bardzo mocno stoi, jeśli chodzi o eventy te związane z brazylijskim jiu-jitsu. Mhm. Tam ludzie chcą oglądać, jest duża frekwencja widzów na galach, w ogóle tam jest tak naprawdę mam zaplanowane jeszcze w UK 2 inne walki. Tam tak naprawdę wielu zawodników zarabia garze bliskie tak naprawdę zawodnikom MMA już. To już się może nie wyrównuje, ale tam wiadomo, że jak ktoś jest gwiazdą tego jiu-jitsu, to naprawdę potrafi zgarniać fajną forsę. A wiesz, no tutaj do mnie zadzwonił organizator, który tworzy tam właśnie projekt. To będzie pierwsza gala, ta Outliners. I wiesz, no tak naprawdę zaproponował mi walkę z innym zawodnikiem. Już tam no nie będę wymieniał, ale powiedział, że tutaj szukają przeciwnika właśnie dla Satoshiego Ishiego. I mówi, czy a może ja bym chciał? No, mówię, przepraszam, nie wiem, no... A ja bym chciał. a gdybym ja chciał, nie? No to proszę, nie? To jest okej. Okay. Podobno tam Ishii też w ogóle tam bez wahania się. Jemu no dobra, dawajcie. On każdego by wziął, nie? Tam na pewno jemu, wiesz, no Ishii się za frytki nie bije, więc tam jemu musieli dać bardzo dobre pieniądze. I ja też dostałem przyzwoite, nie powiem. W brazylijskim jiu-jitsu takich jeszcze nigdy nie zarobiłem, aczkolwiek kiedyś wygrałem turniej w Skandynawii, za który dostałem bardzo przyzwoitą garzę, no to ta garza za tą walkę jest dużo, dużo wyższa. No, jest... Jakbyś miał porównać w ogóle popularność do innych krajów w Polsce tego brazylijskiego jiu-jitsu i do zarobków? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, jak to wiesz, no w Polsce
tak naprawdę gale takie, powiedzmy, na których się biją zawodnicy brazylijskiego jiu-jitsu, no to są, to wie, no, Modern Gladiators i jeszcze tam, kurczę, jak ona się nazywała, no był jakiś tam, nie wiem, czy pamiętasz taki turniej też, Egzekutor, że z liściami się bili. No. No i jest jeszcze tam Virtuos Challenge, tak? Tam są, tak, też są od walki brazylijskiej. Tak to pojedynczo, gdzieś tam na galach. Tak naprawdę, wiesz, no to na pewno nie są, wiesz, nie są to jakieś potworne pieniądze, to nie są duże garze, ale wiesz co, przede wszystkim, wiesz, kto chce oglądać takie walki brazylijskiego jiu-jitsu? Ludzie, którzy to trenują. I wiesz, w Polsce jeszcze nie jest to na tyle popularne, że aż tyle ludzi to trenuje, chociażkolwiek trenuje bardzo dużo, ale na przykład w Stanach, czy właśnie w UK, w Irlandii, naprawdę bardzo dużo ludzi trenuje sporty chwytane, właśnie konkretnie jiu-jitsu. I tam, tak jak mówię, no na tych galach jest oprócz tego, że duża frekwencja, ludzie kupują pay-per-view, oglądają to i to się po prostu sprzedaje. Wróćmy jeszcze do Ishiego. Co jest twoim zdaniem najmocniejszą jego stroną? Chwyt. Jak wyobrażam sobie, że jak Satoshi Ishii łapie mnie ręka, głowa, do czego nie mogę dopuścić i na pewno nie dopuszczę, bo gdyby się udało złapać mnie ręka, głowa, to podejrzewam, że jest w stanie odseparować mi głowę od kadłubka. Taki mały aligator, nawet nie mały. Aligatorem, no, to będę ja. On podejrzewam, że jest człowiekiem, no wystarczy spojrzeć na jego zdjęcie, człowiek skała z kwadratową głową. No już sama jego postura mówi o tym, pokazuje tak naprawdę, jak bardzo silnym atletą on jest, więc. A jak ty zaczniesz tą walkę? Nie mogę powiedzieć. To już dobra, nie. No nie, no dobra, no będę na pewno. Nie pójdę z nim w judo. Nie, ale mam bardzo dobrego trenera od zapasów, Jarka Dementiewa, utytułowanego zapaśnika, właśnie który był tam swego czasu w kadrze Ukrainy, teraz właśnie pracuje w moim klubie. Jak ktoś ma ochotę, to naprawdę z czystym sumieniem polecam zapasy u Jarka. Gwarantuję, że kto weźmie udział raz w tych zajęciach, będzie zadowolony i będzie chodził. No dobrze, a powiedz mi, walczyłeś już z jakimś judoką? Walczyłem z judoką. Tak się akurat składa, że do mojego klubu przychodzi młody, bardzo utalentowany judoka Iwo Baraniewski, który jest medalistą brązowym Mistrzostw Świata w judo. Więc no mam, akurat tak się zdarzyło, jest w mojej wadze, tak? Waży tam około 100 kg. I w ogóle bezwzględnie go wykorzystam w tych przygotowaniach i nie mam zamiaru tego ukrywać, tym bardziej, że Iwo jest młody, ambitny, też bardzo, bardzo chce się rozwijać i gdzieś tam stawiam na jego pomoc w tych przygotowaniach. I co zwróciło twoją uwagę przy takiej konfrontacji z judoką? Co oni robią? Na pewno mają jakieś charakterystyczne rzeczy, które chcą wprowadzić do walki. Podcinają. No tak. Judocy podcinają. Podcinają, wiesz, wiążą gdzieś tutaj chwyt mocny. Wiesz, no właśnie te chwyty, ręka, głowa, tak, to jest ta ich mocna, oczywiście bardzo stabilna baza w parterze, tak, gdy są na górze. Wiadomo, że gdy gdzieś tam są na dole, no to trzeba uważać na wszelkiego rodzaju mostowania, tak, bo oni mają, wiesz, mosty takie, że wchodzą w fikołka przez głowę bez użycia rąk, tak just like that po prostu. Ja jak miałem okazję, teraz sobie przypomniałem być na treningu Pawła na Stuli. Co się stało? No nic, rozlałem. Na szczęście nie. Na szczęście nie był to jeb. Nie. W ogóle nie straciliśmy. Rafał tutaj wrócił. Ani kropelki jeb nie straciliśmy. Słuchaj, miałem okazję być na treningu z Pawłem na stronę, przyglądałem się, jak on trenuje i judocy, taki, to nie wiem, może trening był, że generalnie zwracano bardzo uwagę na wytrącenie z równowagi. Tak, no. Oni to jest są tego mega bardzo dużo. Stabilni. To się nazywa po japońsku kozushi. Kozushi to są te wychylenia wszystkie, tak? Tak. I powiem ci, że byłem pełen podziwu, jak oni to robią, to była niesamowita, wiesz. Tak, no to ja muszę trenować tak, żeby Satoshi Ishii nie stosował na mnie swojego kozushi. No dobrze. A teraz przejdźmy może troszkę do MMA, podpytam cię, no bo częstym gościem w klubie jest Marcin Tybura. No teraz ma się troszkę przeprowadził nie, tak, się do Las Vegas. Tak, ale był i teraz... Czyli gościem, no to był, powiedzmy, trzeci dom, no.
To teraz mi powiedz, jak ty widzisz jego walkę? Wiesz co, no nie oszukujmy się, no Marcin jest w takim momencie, że tu jest, to jest, podejrzewam, że walka być albo nie być dla niego w UFC, tak? Ważne, czy on to wie? On wie. Znaczy, wiesz co, ja nie mogę powiedzieć, że Marcin był do poprzednich walk źle przygotowany. Tam coś nie zagrało, nie wiem co, dlatego teraz zmienił zupełnie otoczenie, przeprowadził się do Vegas, trenuje w Vegas. Dostał pełne tak naprawdę wsparcie od UFC w tych treningach, bo UFC Performance zapewnia mu wszystko, dosłownie wszystko, co potrzebuje do treningów, od przez pożywienie, suplementację, pełne badania, trenera od przygotowania motorycznego. Tak naprawdę musi mieć tylko jakiegoś tam head coacha, no i wiadomo, że jakiś team, a trenuje w Syndicate MMA. Plus tam wsparcie też jakieś parterowe zapewnia Robert Drysdale tam w swoim klubie, więc ma naprawdę dobrą ekipę, trenuje z dobrymi, przyzwoitymi, ciężkimi zawodnikami, tak naprawdę też na treningach czołówka wagi ciężkiej UFC się pojawia. No wiesz, no postawił wszystko tak naprawdę na jedną kartę, no tak jak mówię, no zmienił to, bo chciał, no... On, no coś trzeba było zmienić, tak? Coś trzeba było zmienić, no coś nie grało. Zobaczymy, no liczę na to, że ta zmiana sprawi, że gdzieś tam, bo ja nie mam wątpliwości, wiesz, ja nie mam wątpliwości, że Marcin jest dobry, że jest naprawdę ale bardzo dobry. Ale to chyba wszyscy wiedzą, wiesz. Poświęca się na treningach stuprocentowo, naprawdę stuprocentowo, każdy kto ogląda jego treningi, wie, że on wchodzi na trening, jest skupiony na treningu ciężko, intensywnie pracuje, kończy się trening, możemy sobie pośmieszkować. On w trakcie treningu podchodzi do każdej minuty bardzo poważnie. I wiesz, to jest przykre, że te jego dwie ostatnie walki, no, potoczyły się tak, a nie inaczej. I wiesz, no, ale liczę na to, że jednak, wiesz, no ma solidnego zawodnika, nie jest to jakaś tam... nie wiadomo jak wysoka puła, no bardzo bym mu życzył i chcę, wierzę w to, oczywiście, że wierzę w to, bardzo życzę, że wygra tą walkę i gdzieś tam jeszcze się odbije, że ta zmiana otoczenia sprawi, że no, że gdzieś tam, nie wiem, czy mu się zachce, czy nie wiem, czy jakoś to podejście w jego głowie coś się zmieni, bo ja w tego chłopaka naprawdę bardzo, bardzo wierzę. Tym bardziej, że Marcin jest cały czas młodym zawodnikiem. No jak na wagę ciężką na pewno. No. Jak na wagę ciężką na pewno i że ma jeszcze tak naprawdę wiele lat tej kariery, biorąc pod uwagę, wiesz, no w jakim wieku zdobywali pasy inni mistrzowie, chociażby Fabricio Werdum, czy wiesz, czy Velasquez, to oni wcale nie byli, wiesz, to nie byli małolaci, nie? No nie, no właśnie o tym mówię. Czyli ta zmiana otoczenia jest szansa na to, że tam w tej głowie się coś poukłada, bo takie słuchy docierały, że to właśnie w głowie nie zagrało. Też zgadzasz się z tym? Wiesz co, ja wiem, że on chciał, no nie wiem jaki jest powód. No Marcin teraz gdzieś tam pracuje, wiesz, z psychologiem nad rozwikłaniem tej zagadki, co poszło nie tak, dlaczego poszło nie tak, bo tak jak mówię, pod względem treningowym wszystko naprawdę grało. Może wiesz, może też jest tak, że rzeczywiście teraz zmienił to otoczenie, ma wokół siebie tych zawodników, wiesz, UFC z najwyższej półki, może jak chcesz być wilkiem, musisz grać z wilkami, no i po prostu tyle, no. Musisz się obracać wśród wilków, może to było potrzebne, nie wiem. Zobaczymy, no to myślę, że ta walka odpowie. Dużo powie. Tak, czy rzeczywiście to był strzał w dziesiątkę, czy może Marcin po prostu no, już nie ma chęci na dalsze walki. Zobaczymy. No i na pewno Jan Błachowicz. O Janka cię muszę zapytać, to już też niedługo. Nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać. Miałem się ciebie zapytać, na którą walkę najbardziej czekasz, ale myślałem bardziej o zagranicznych, a ty mi tu z Jankiem. Nie, no wiesz co, nie mogę, bo dlatego nie mogę się doczekać, bo Janek się bije przed Marcinem, nie? Wcześniej się bije tym UFC Rio Rancho. Też bardzo, bardzo życzę Jankowi wygranej. No rywala znamy, tak? Rywala zna Janek. No Janek dokładnie wie, na co stać rywala. Tam było trochę złej krwi chyba, nie? Jest, bo tamten, wiesz, no cały czas kłapie dziobem, no ale to bardziej przez, wiesz, no robienie gdzieś tam szumu wokół siebie, ale co, ja myślę, że Janek jest w stanie wygrać tą walkę, tak samo jest w stanie
bić się o pas. No wiadomo, że postawimy Janka przed Jonem Jonesem, no to będzie zagadka dla wszystkich. No jak trafi, to trafi, no jak nie trafi, no ciężko nawiązać gdzieś tam, chociaż biorąc pod uwagę to, jak zawalczył Thiago Santos z Jonesem, no pokazuje, że Jones jest jednak człowiekiem, tak, ale niektóre walki Jonesa wcześniejsze, no pokazują, że on jest nad człowiekiem, nie? No, to, co zrobił z Cormierem w ich drugim starciu, no to przecież to jest, wiesz, no. Ale wiesz co, życzę Jankowi tej walki o pas, jak dojdzie do walki o pas, będę oczywiście za niego bardzo trzymał kciuki, bo już tuż, no lubię. Ta walka. No walka za 2 tygodnie Janka chyba. Ale ja mówię, to walka o pas, bo no, to o niej się cały czas mówi, wiesz. No tak, wiesz co, tak, tylko najważniejsze jest, wiesz, Janek musi myśleć o każdej walce po kolei, wiesz. Fajnie, że wziął tego Jacare, super, że pokonał go, wiesz, na jego terenie. Wiesz, no walka może nie była jakaś tam super efektowna. Wygrana przez niego, no więc wiesz, czego chcieć więcej. Bierzesz walkę z Brazylijczykiem w Brazylii, gdzie tak naprawdę każdy, kto w Brazylii staje naprzeciwko Brazylijczyka, ja też miałem okazję startować w zawodach w Brazylii, to masz wrażenie, że tego gringo chcą zabić. Nie ma tam wtedy, wszyscy Brazylijczycy się po prostu jednoczą i są przeciwko tobie. Czy nie wiadomo, nieważne z jakich są klubów i tak dalej, krzyczą po prostu, drą się tak, żebyś ty był dociśnięty, żebyś ty miał presję psychiczną. Nieważne kim jesteś, nieważne kim jest, wiesz, przeciwnik, czy jest z twojego klubu, czy z innego, oni są zawsze przeciwko tobie, wiesz, to jest też fajne, nie? To jest ciekawy taki prosty przykład socjologiczny, nie? Ale oni rzeczywiście się bardzo, bardzo mocno jednoczą i są tutaj, tak wiesz, za sobą. No i widzisz, i teraz ta walka, to myślisz, ja tu, jak Janek był u nas, pytałem o tą złą krew i realnie Janek bardzo spokojnie do tego podchodzi. Znaczy, wiesz co, Janek, no przecież wiesz, znasz Janka trochę, wiesz, że on jest bardzo wyluzowanym gościem. I no wiesz, no jak przede wszystkim jak tamten, profesjonalista. No, wiadomo, no już od wielu, wielu lat, tylko no że wiesz, no jak Anderson chce się napinać, no to niech się napina. No Janek, wiesz, Janek nie będzie tracił energii na takie głupoty, bo Janek to może sobie, wiesz, jak ma za dużo energii, to sobie w Wiedźmina może pograć. Wiesz? Albo iść z psem na spacer. On do takiego wniosku dochodzi, on nie traci powiedzmy swojej energii na głupoty tego typu, żeby się wkurzać, że ktoś coś tam o nim gada na internecie, no bo to nie jest jego style, po prostu. To jemu nie jaki pasuje. Plan powinien być na tą grę, na tą walkę? Stuje trzymać. No wiesz, no Anderson przyzwoity zapaśnik, Janek powinien trzymać stuje, ma czym uderzyć, ma, wiesz, ma mocny lewy. Chyba już w UFC poznali się na tym, tak, że Janek może skosić słuchaj, każdego. No, ma strzała, ma mocne, naprawdę bardzo mocne low kicki, ma mocną lewą nogę, bo wysokiego high kicka ma z lewej nogi bardzo mocnego. I wiesz, no, trzymanie stójki, wiadomo, tylko że nie takiej, jak dla mnie, no nie jakiejś tam, ta stuja nie powinna być taka, wiesz, że cały czas na cofce, tylko gdzieś tam jednak ofensywnie, bo wydaje mi się, przycisnąć troszeczkę. Tak, że jest tam szansa, tak? W momentach, tak jak było z Rockholdem. Bardzo ładnie to pokazał, wiesz, widać było, że Rockhold cały czas dążył do sprowadzenia, a Janek stawiał opór, ale nie taki defensywny, tylko tam było dużo ofensywy i to uważam, że to jest... Troszkę się pogubił wtedy. Tu będzie bardzo skuteczny byłby ten game plan po prostu w stosunku do Andersona, no ale tak jak mówię, no to już tam, wiesz, no zobaczymy. Nie bardzo, bardzo niecierpliwie czekam na tą walkę i chętnie, no, będę ją oglądał z pewnością na żywo. I zobacz, już Janek jest jakiś czas w Stanach, tak? Do walki jeszcze 2 tygodnie, czyli ten okres aklimatyzacji jest dla niego ważny. On musi to przejść i robi to jakby za każdym razem jest długo w miejscu, tak, jak się przemieszcza, no, nie? On tak jakby parę razy po prostu, no, przegrał walki jadąc, powiedzmy, ten tydzień przed. Nie czuł się w walce najlepiej, no i gdzieś tam, a jak, wiesz, jak podjął to
ryzyko, nie ryzyko, no to wiesz, bo to jest też poświęcenie czegoś, tak, poświęcenie też treningów, bo tam trzeba, wiesz, wszystko zorganizować sobie na miejscu, poświęcenie tutaj czasu, jakichś tam rzeczy, które masz, no ale wiesz, no jeśli mu to zagrało, tak, okazało się, że raz pojechał wcześniej, dobrze się czuł na miejscu, tak, dwa, on tam mniej więcej zazwyczaj jeździ te 2,5 tygodnia przynajmniej, tak, żeby było tak, żeby tam jeszcze ten jeden tydzień na spokojnie, dosyć w miarę intensywnie przetrenować na miejscu, no i to jest tak, uważam, że skuteczne. Pasuje mu to, to tak ale robi, wiesz, to mówiąc. Tak jak ostatnio byłem w Vegas z Marcinem, jak trenowaliśmy. A właśnie, miałem zapytać, bo to dość długi czas tam siedziałeś, z miesiąc chyba. Półtora miesiąca byliśmy. I wiesz co, i tak rzeczywiście było, że pierwszy tydzień był dla nas naprawdę ciężki i po tygodniu sparingów tak naprawdę szło nam najgorzej. Po tygodniu sparingów szło nam gorzej niż na tych, w tych trakcie pierwszych dwóch dni i wiesz, i było tak, że kurde, co jest, nie? Że w ogóle oni są tacy dobrzy, czy my jesteśmy tacy słabi, wiesz, takie pytanie. A rzeczywiście ten drugi tydzień, wyjście z tego dołka jest takie, że po dwóch tygodniach to jest ten moment, gdzie wszystko wraca do norm. Ale wiesz co, to tak samo też zauważyli pięściarze. Też był taki teraz, nie wiem, czy śledzisz boks? Mało. Nie interesuje. Michał Cieślak. Ja nie oglądałem Cieślaka, Michał Cieślak, ale słyszałem tylko, że chcieli mu odmaczetować głowę. No to większość ludzi to słyszało. Generalnie do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że miał plan był taki, że ma polecieć do Kongo, zaaklimatyzować się jakieś dwa tygodnie wcześniej i później się to wszystko pozmieniało i wybrali taką opcję, że jadą na trzy dni wcześniej, bo gdzieś tam ten, że jeszcze ta taki aklimatyzacja, nie, znaczy ten moment taki ociężania. Trzy dni to za długo. No właśnie, że trzy dni za długo, mogę powiedzieć, rozmawiałem sam z Mirko Krokopem, tak. Mirko Krokop przykładowo na przykład do Japonii, jak leciał, to leciał dzień przed walką. Dosłownie. Żeby wpada, tak, wpada nie walka, czuje w ogóle. Tak, nie ma w ogóle, nie ma tego, wiesz, jest tylko tak, powiedzmy, wypoczynek, jedna doba wypoczynku po tym zmęczeniu lotem i od razu potem ciach, idziemy się bić. Że nie ma tego tak jakby zmiany czasu, wiesz, przestawienia. Tak, bo później organizm zaczyna walczyć. Tak, zaczyna wariować, tak? I dlatego jak już według tak naprawdę jego tego, co tam kiedyś miałem przyjemność z nim rozmawiać na temat tego, jak on to robił, to właśnie wydaje się to skuteczne, no bo on jeździł i rzeczywiście on się pizgał, nie? No troszeczkę, odrobinkę. Trochę. Kochani, musimy kończyć, bo to naprawdę sporany. Dzisiaj żeśmy poszaleli troszeczkę. Jak zwykle z profesorem jest wiele tematów, o których można rozmawiać godzinami. Bardzo serdecznie Ci, Kamil, dziękuję. Trzymam kciuki teraz za przygotowania, żeby odpukać żadnej kontuzji nie było. No to by się przydało. No i dużo zdrówka. Klub się rozwija, więc wszystko idzie do przodu. A my, kochani, w przyszłym tygodniu kolejny raz się będziemy widzieli. Godzina 20, poniedziałek. Nie zapominajcie, Fighters. Kamil, wielkie dzięki. Dziękuję również.